Wyniki naszego badania wskazują na to, że ponad 85% wszystkich respondentów biorących udział w badaniu ma swojego szefa mężczyznę, zarówno jako osobę główną zarządzającą organizacją, jak i na większości stanowisk kierowniczych i menedżerskich. Z jednej strony myślę, że wiąże się to z polityką awansów i gotowością organizacji do awansowania kobiet, ale również same zainteresowane bardzo często nie aplikują na wyższe stanowiska menedżerskie w organizacji, mierzą po prostu niżej oceniają swoje przygotowanie i kompetencje, stąd też obniżają swoją szansę na to, żeby móc w takim wyścigu wziąć udział. Jeżeli chodzi o poczucie równości szans w wyścigu o lepszą pozycję w organizacji, kobiety i mężczyźni zaskakująco prezentują zupełnie odmienne opinie na ten temat. Jedynie 40% kobiet ma takie poczucie, że porównywalne kompetencje i gotowość do podjęcia nowego wyzwania jest wystarczającym elementem, aby taką pozycję uzyskać, niezależnie od płci. Jednocześnie 80% mężczyzn mówi, że nie istnieje właściwie takie zjawisko jak dyskryminacja ze względu na płeć i mają takie poczucie, że ten wyścig jest zawsze na tych samych zasadach dla kobiet i dla mężczyzn. Podobnie jest z wynagrodzeniami. Zdecydowanie mniejsza grupa kobiet ma poczucie bycia wynagrodzonym w porównywalny sposób do ich kolegów, piastujących bardzo zbliżone stanowiska. Blisko 50% kobiet czuje, że doświadczyło barier czy też trudności w swoim życiu zawodowym ze względu na to, że są kobietami, jaką mają płeć. Główny obszar, w którym jest to widoczne, to jest obszar macierzyństwa i długotrwałego wyłączenia się z życia zawodowego. Bardzo często respondentki mówiły nam o tym, że mają problem z powrotem z urlopu macierzyńskiego. Organizacje nie dają możliwości takiego płynnego wejścia, nie dają czasu, aby móc wdrożyć się na nowo w powierzone obowiązki. Często oczekują, żeby ten powrót był bardzo szybki. No i pojawia się trudność pogodzenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Kobiety rzadziej mogą uczestniczyć w spotkaniach, które są poza takimi oficjalnymi godzinami funkcjonowania organizacji, przez co mają poczucie, że nie uczestniczą w procesie takiego półformalnego budowania swojej pozycji w organizacji, czują szklany sufit, a chcą godzić obie role i matki, i żony, i bycia dobrym pracownikiem.